wyjątkowy dźwięk wyjątkowego dzwonu bijącego przy wyjątkowych okazjach, podarowany przez Zygmunta III Wazę i zawieszony prawie 400 lat temu na wieży kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Dzwoni on w odpusty Matki Bożej Bolesnej, także w odpust świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, w święta, w Wigilię Wielkanocną, w Wielką Sobotę, także w Wigilię Bożego Narodzenia, na wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z życiem liturgicznym Kościoła, czy to wprowadzenie nowego proboszcza do Kościoła, czy też ingres biskupa do katedry, czy także nominacja nowego papieża. Ostatnio dzwon rozbrzmiewał w 450. rocznicę urodzin Anny Wazówny. Mamy do czynienia z dzwonem, który łączy w sobie kilka ciekawych treści, bo oczywiście odnosi się do wiary w Boga, bo poświęcony jest, jak mówi inskrypcja, Trójcy Świętej, ale jednocześnie, co jest wyjątkowe, mi się wydaje, umieszczone są na płaszczu herby, i to nie tylko herby Zygmunta III Wazy i Anny Wazówny, jego siostry, ale też jest herb samego miasta Golubia. I teraz, gdybyśmy tak się zastanowili, jak dzwon funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to wtedy, kiedy bije, to tak naprawdę głosi chwałę nie tylko Boga, ale też i króla, jego siostry i samego miasta Golubia. To właśnie w Golubiu, a dokładnie mówiąc na golubskim zamku, przebywała siostra Zygmunta III Wazy, Anna Wazówna, wnuczka Jagiellonów i Wazów, starościna golubska w latach 1611-1625. Anna Wazówna dostała od swojego brata starostwo golubskie w 1611 roku. Wcześniej, w 1604, może 1605, otrzymała już starostwo brodnickie. Na pewno przyjeżdżała oglądać swoje starostwa i brodnickie, i golubskie. Zajmowała się sprawami tamtejszych mieszkańców, bo zachowały się listy z różnymi prośbami do króla, do Rady Miasta Gdańska, pisane po to, aby komuś pomóc w życiu, aby miał za co wyżywić swoje dzieci, czy mógł skończyć swój żywot w hospicjum. Anna sprawnie zarządzała starostwami. Znajdowała też czas na swoje pasje naukowe i religijne. Utrzymywała kontakty z wieloma naukowcami i artystami, wielu z nich wspomagając swoim mecenatem. Interesowała się przede wszystkim botaniką i ziołolecznictwem, nazywano ją nawet apteką dla chorych. Na zboczu zamku zbudowała okazałe ogrody, które nie tylko pełniły funkcje ozdobne, lecz również pozwalały na uprawę ziół, z których wykonywała leki także dla swojego brata Zygmunta III Wazy. Kiedy zajmowała się botaniką, ziołolecznictwem, również dla niego, w swojej aptece wykonywała bandaże na jego bolące kolana, pisała, jak leczyć olejkiem migdałowym czy okładami bolące uszy, sprawdzała to nawet na swoich poddanych, wykonywała jakiś biały proszek na gorączkę dla króla, białe wody dla królowej. Myślę, że te wszystkie zasługi wazowne spowodowały, że król z całym dworem, z królową, chciał ją odwiedzić w Golubiu. I z tych wszystkich względów, za jej dobroć, za jej aktywność, za jej lojalność, za jej opiekę nad ludźmi i przyjaźń dla całej rodziny, ufundował dzwon, który do dzisiejszego dnia wisi na wieży kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Na nią są imiona Zygmunta, imię Anny, herby Wazów, herby Polski, pogoń litewska, herby Szwecji. Dzwon golubski jest takim wytworem jednej z najsłynniejszych ludwisarni gdańskich, która działała w wieku XVII. To była wytwórnia Gerarda II Beninga, czyli to jest taka wytwórnia, która odlewała dzwony na potrzeby wielu kościołów, i ten dzwon golubski jest rzeczywiście okazałym zabytkiem, bo nie można powiedzieć o tym, że to jest mały dzwon. Jest to dzwon pewnie z tych średnich, jeśli chodzi o ziemię chełmińską. Tak szacuje, że waży około 1400
kilogramów i jego dźwięk na pewno był przedmiotem takich studiów ludwisarskich, żeby materiał, z którego został pozyskany, bo tak naprawdę archiwalia mówią o tym, że przelano w Gdańsku wcześniejszy pęknięty dzwon, tam przelany, czyli wrzucono go znowu do wielkiego pieca, w ten sposób pozyskany materiał wlano w nową formę, a po stygnięciu i po sprawdzeniu, czy wszystko jest dobrze, dzwon ten załadowano, tak myślę, na barkę, bo to masa 1400 kg to już jest dość spora masa dzwonu i specjalną barką przywieziono na pewno Wisłą do Torunia, potem pewnie przeładowano na mniejszą łódź, bo tutaj warto powiedzieć, że mieszkańcy Golubia mieli własne łodzie zwane dubasami, które pływały pod Rwęcy i woziły towar z Golubia do Torunia i z powrotem i prawdopodobnie takim dubasem przywieziono dzwon golubski do samego miasta. W tym roku przypada 450. rocznica urodzin Anny Wazówny. Z tej okazji dla uczczenia tej wybitnej i ważnej postaci dla regionu z inicjatywy Zamku Golubskiego oraz samorządów miast Golubia-Dobrzynia, Brodnicy, Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego rok 2018 ustanowiono rokiem Anny Wazówny. Z tej okazji powstał również pomysł odnowienia tego wyjątkowego dzwonu w Golubiu-Dobrzyniu. Z inicjatywy proboszcza parafii, jak również radnego Kwiatkowskiego, samorząd województwa odrestaurował ten dzwon, aby rzeczywiście nadał on dawnego blasku wystroju i aby mógł cieszyć nie tylko pięknym swym głosem, ale również wizualnie serca i umysły wszystkich, którzy go odwiedzą. Powstało dzieło, którego nie powinniśmy się wstydzić, a które rzeczywiście w sposób godny zostanie upamiętnione. Były pewne rozmyślania konserwatorskie, czy nawet ja sam miałem wątpliwości, czy mamy prawo usuwać z tak pięknego zabytku patynę, która osadzała się na nim jeszcze, kiedy Anna Wazówna żyła i była tutaj. Ale metoda konserwatorska przewiduje, że jak najbardziej szkodliwe elementy patyny są usuwane, zostawiane są te właściwe. Dzwon wygląda w tej chwili prześlicznie. Projektowane podobno przez samego Zygmunta III Wazę ornamenty zostały doskonale wyeksponowane. To godny sposób uczczenia urodzin królewny. Wraz z Urzędem Marszałkowskim podjęliśmy taką inicjatywę odnowienia tego dzwonu, ale i też możliwość użycia przez każdego, który wejdzie na wieżę, będzie mógł samodzielnie ten dzwon uruchomić. Zostało to specjalnie wykonane, tak żeby każdy turysta, który zechce wejść do tak cennego zabytku, mógł usłyszeć również jego dźwięk. Ten dzwon stanowi bardzo ważny element w promocji miasta i jakby element, który może przyciągać turystów. Bardzo ciekawa rzecz do zwiedzenia przez potencjalnych turystów, ale jak i też ważne, żeby mieszkańcom miasta przypominać, że warto wieżę Golubskiego Kościoła zwiedzać, oglądać. Jest ona, ta wieża, dostosowana do ruchu turystycznego. Zapraszam mieszkańców naszego miasta Golubia-Dobrzynia, a również turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, do takiego magicznego miejsca na wieży kościoła golubskiego, gdzie znajduje się dzwon króla Zygmunta III Wazy. Ale również można zadzwonić, uderzając sercem o płaszcz dzwonu.